Witam Was wszystkich. Słuchajcie, dostajemy sporo pytań, czym tak naprawdę różni się pierwszy rok szkoleniowy od drugiego. No więc za chwilę postaram się Wam to wyjaśnić. Pierwszy rok szkoleniowy to przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe, w których będziemy przeplatać elementy różnych dyscyplin sportowych. Będzie piłka nożna, będzie piłka ręczna, siatkówka, ale też tenis, golf czy gra w bule. Także w pierwszym roku otrzymacie 40 tematycznych konspektów zajęć sportowych. Do każdego konspektu zajęć dołączony jest także króciutki film instruktażowy, w którym dokładnie pokazane są poszczególne ćwiczenia z danego scenariusza. Rok drugi. Tutaj też będzie 40 konspektów tematycznych zajęć sportowych. Oczywiście to będą inne scenariusze niż w roku pierwszym. W tych konspektach zajęć sportowych będziemy się skupiać na dużej motoryce, czyli przede wszystkim na takich umiejętnościach jak skakanie, utrzymywanie równowagi, turlanie się, wspinanie się, bieganie, rzuty do celu i wiele, wiele innych. Najważniejszą różnicą między pierwszym a drugim rokiem szkoleniowym jest to, że w drugim roku będziemy chcieli pokazać Wam bezpośrednie relacje z zajęć sportowych z przedszkoli. Zobaczycie wtedy, jak my prowadzimy takie zajęcia, jak radzimy sobie w różnych sytuacjach, także tych kryzysowych, jak zachęcamy dzieci, jak je motywujemy i jak staramy się, aby wszystkie ćwiczenia były dla dzieci atrakcyjne, to znaczy ciekawe i jednocześnie wesołe, bo wtedy dużo chętniej dzieci pracują. Podsumowując, rok pierwszy, 40 ogólnorozwojowych konspektów zajęć sportowych z elementami różnych dyscyplin i sporo teorii. Natomiast drugi rok skupiamy się na głównych elementach dużej motoryki, także 40 konspektów zupełnie innych, nowych i co najważniejsze, relacje bezpośrednie z zajęć sportowych.